Inowrocławskie Lato Muzyczne to punkt obowiązkowy każdych wakacji. Także i w tym roku miasto Inowrocław i Kujawskie Centrum Kultury proponują mieszkańcom i turystom bogatą ofertę. W tym roku będzie można posłuchać aż 12 koncertów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowano bowiem różne koncerty w stylu muzyki filmowej, jazzu czy muzyki klasycznej. Bezpłatne koncerty odbywają się w każdą niedzielę w Parku Solankowym. Jedna z lipcowych niedziel należała do niezwykłego Włocha, Andrea Latari. Współzałożyciel Towarzystwa Polsko-Włoskiego Trzy Kolory podczas swojego koncertu zabrał słuchaczy do słonecznej Italii. Jego repertuar składa się nie tylko z najpiękniejszych utworów włoskich, ale także hiszpańskich, francuskich i angielskich. Artysta pochodzi z Palermo. Tam stawiał pierwsze muzyczne kroki jako pianista. Zawsze miałem pasję na instrumenty i od dziecka zawsze grałem na klawiszach lub na fortepianie. Więc ja zawsze zacząłem jako pianobar w różnych hotelach po świecie. No i później tutaj przeprowadziła mnie miłość do Polski i moja żona powiedziała, że muszę być na scenie jako piosenkarz i od tej pory jestem tylko piosenkarzem. Właśnie tutaj w Inowrocławiu zacząłem, jeżeli chodzi o koncertowanie na scenie, i muszę powiedzieć, że od razu mi przyniosło bardzo dużo powodzenia. No później oczywiście była pandemia, to troszkę było trudniej, ale teraz widzę, że wracam i się cieszę, bo za dużo czasu bez koncertowania i to jest niedobrze dla muzyka, który ma pasję jak ja. W Muszli Koncertowej w sierpniu wystąpią także inni znani artyści polskiej sceny muzycznej. Piękna sceneria Parku Solankowego z pewnością zachęci także do spacerów i wdychania leczniczych aerozoli stężni solankowej. Inną z propozycji letnich wydarzeń muzycznych w Inowrocławiu jest projekt 654. Skrót oznacza 6 artystów, 5 koncertów i 4 pokolenia. Ponieważ teatr letni niebawem będzie przechodził gruntowny remont, więc wydaje nam się, że jest to ostatni projekt 654, na który możemy Państwa zaprosić do obecnego Teatru Letniego. W Teatrze Letnim wystąpiła już w tej odsłonie projektu Kasia Kowalska. Artystka przyjechała wraz z muzykami, aby zaprezentować starsze i najnowsze przeboje. Szczęśliwie rozpędziło się koncertowe lato, także nadrabiamy ten czas posuchy okropnej, dwuletniej ponad i łapiemy co się da, tak naprawdę jeździmy po różnych miastach. Mamy dosyć pracowity lipiec, w sierpniu też, wrzesień też pomału, także cieszymy się, że jest praca i gramy najlepiej jak potrafimy. Myślę, że mamy już taki w miarę można powiedzieć komfort, że nie staramy się nikomu przypodobać, tylko robimy tak, żeby nam się podobało. A czy to znajdzie jakiś oddźwięk w publiczności, to nie za bardzo chyba już teraz o tym myślimy. To jest fajne, że nie ma takiego ciśnienia. W ramach wydarzenia odbył się także koncert Cleo, artystki i znanej jurorki muzycznego formatu typu talent show telewizji polskiej The Voice of Kids. Towarzyszył jej Messiah. W sierpniu Piasek, czyli Andrzej Piaseczny i jego największe przeboje na pewno pojawiają się te wszystkie, które wszyscy doskonale znamy z radia czy z telewizji. Warto jednak też zwrócić uwagę, że zakończymy wszystko projektem bardzo rockowym, bardzo undergroundowym, czyli Lech Janerka ze swoim solowym projektem. Człowiek, który historie podwodne zna najlepiej, a jednocześnie potrafi także zachęcić wszystkich młodych do jazdy na rowerze. Wystąpi tutaj w Inowrocławiu na finał 654. Witam serdecznie Państwa na spotkaniu edukacyjnym w zakresie promocji zdrowia zorganizowanym z inicjatywy prezydenta miasta Inowrocławia, pana Ryszarda Brejzy, we współpracy z Biblioteką Miejską imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Dzisiaj chciałabym omówić pojęcie kryzysu psychicznego. Rozmawianie o problemach psychicznych, a także poszerzanie zakresu wiedzy w tej sferze jest moim zdaniem kluczowe, by odczarować ten temat tabu. Osoby cierpiące na tego typu problemy są stygmatyzowane, alienowane czy niezrozumiane przez społeczeństwo. Warto wiedzieć, że kryzys psychiczny może spotkać każdego z nas. Warto dlatego też wiedzieć, jak sobie z nim poradzić i jak pomóc osobie bliskiej, która go przeżywa. Mianem kryzysu psychicznego określamy reakcję organizmu, zdrowego organizmu często, emocjonalną, fizjologiczną, psychiczną, na wydarzenie trudne, emocjonalnie dla nas ciężkie. Spowodowany jest zagrożeniem wartości i sensu życia danej osoby. Powiązany jest też z ważnym problemem życiowym. Charakteryzuje się wysokim poziomem napięcia emocjonalnego. Charakteryzuje się też tym, że jest przeżywane lękowo. Kryzys psychiczny może przytrafić się każdemu, jak już mówiłam, niezależnie od wieku, płci, statusu, jednostki chorobowej bądź jej braku. Jego wystąpienie sprawia, że osoba czuje się rozbita psychicznie, brak jej sił do codziennego funkcjonowania. Nawet najmniejsze rzeczy mogą pogłębiać nasze problemy. W jego wyniku mogą rozwijać się stany lękowe lub nawet depresja. Często osoby podczas kryzysu przeżywają mnogość wielu emocji, są przestraszone, rozgniewane, niepewne i pełne poczucia winy. Są to sprzeczne ze sobą często emocje, w ich wyniku jednostka cierpi. Chcąc ukrócić cierpienia, zachowania osoby cierpiącej są często nieprzemyślane, nagłe. Kryzys utrzymuje się, gdy człowiek zaskoczony nagłym wydarzeniem, często stresowym, nie ma odpowiednich zasobów, czyli umiejętności bądź możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją. A jakie wydarzenia w ogóle mogą zapoczątkować kryzys psychiczny? Psychiatrzy Holmes i Rae w 1967 roku stworzyli listę 43 wydarzeń życiowych, którą uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania do danej sytuacji wymagają od nas te zdarzenia. Stworzyli dzięki temu skalę i kwestionariusz do badań. Przede wszystkim powstała właśnie uniwersalna lista wydarzeń krytycznych. Oto lista 10 najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, które mogą nas spotkać. Pierwszą jest śmierć współmałżonka. Kolejno rozwód. Separacja małżeńska, pobyt w więzieniu lub zagrożenie taką karą. Śmierć bliskiego członka rodziny, zranienie ciała lub choroba. Zawarcie małżeństwa, zwolnienie z pracy, pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem i przejście na rentę lub emeryturę. Stanowią zagrożenie dla dotychczasowego sensu życia i systemu wartości takiej osoby. Rzucają również wyzwanie do przemian, ponieważ po ich wystąpieniu dana jednostka musi coś w swoim życiu zmienić lub do takiej zmiany się zaadaptować. Te doniosłe wydarzenia w przypadku pozytywnego poradzenia sobie z nimi powodują, że osoba ich doświadczająca staje się silniejsza, rozwija się. Tym, co odróżnia wydarzenia krytyczne od sytuacji stresowych, jest właśnie ten fakt konieczności poradzenia sobie i dokonania zmian życiowych. Wyróżnia się następujące fazy reakcji na wydarzenia krytyczne. Najpierw występuje zaburzenie równowagi emocjonalnej. To powoduje zablokowanie możliwości dalszego zmagania się z sytuacją. Następnie utrata poczucia sensu i rozpad dotychczasowego systemu wartości. I na końcu, choć nie zawsze wystąpić to musi, uświadomienie sobie bezwzględnej konieczności do przemian. Podsumowując, kryzys emocjonalny występuje, gdy zasoby, czyli możliwości i umiejętności człowieka są niewystarczające, by poradzić sobie z wydarzeniem krytycznym. Warto podkreślić, że każda osoba zareaguje na daną sytuację inaczej. Nie można więc porównywać dwóch osób będących w takiej samej sytuacji. Nie wolno również lekceważyć przeżyć danej osoby, mówiąc: przestań, mogłoby być gorzej. Musimy uszanować to, że w danej sytuacji, w tym momencie, dla tej osoby to właśnie jest to gorzej. A jak można sobie pomóc?
Do każdej sytuacji można się przygotować odpowiednio wcześniej. Na przykład wzmacniając posiadane już zasoby. Podczas sytuacji dla nas trudnej, silne emocje mogą utrudnić nam znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania. Warto jest obserwować siebie codziennie. Siebie, swoje reakcje emocjonalne, a także reakcje organizmu w każdej sytuacji dnia codziennego. Wiedząc, jak reagujemy, możemy wcześniej uzbroić się w taką świadomość, że zbliża się jakiś nasz kryzys, jakaś emocja, której byśmy nie chcieli w danym momencie dopuścić do głosu i zareagować inaczej. Zatrzymując się i dając sobie czas, dajemy sobie też również takie przyzwolenie na zastanowienie się, jakie są następne kroki naszego postępowania. Poznanie siebie wzmocni również wiarę we własne możliwości takiej osoby i da jej tą informację, że kiedy wystąpi kryzys, to najprawdopodobniej ona poradzi sobie i znajdzie odpowiednie rozwiązania, po na przykład wyciszeniu się odpowiednim. Po drugie, uważam, że zawsze warto jest rozmawiać. Rozmowa z drugą osobą, czy to będzie przyjaciel, członek rodziny, czy inna zaufana nam osoba, może niejako otworzyć perspektywę, dać inne spojrzenie na dany temat, pozwolić też trochę wyrzucić z siebie negatywnych emocji, negatywnych myśli, co ukoi nam nasz umysł, często już skołatany nerwami. I nawet jeśli nie da konkretnego rozwiązania, to chociaż troszeczkę nas wyciszy. Trudne problemy są zazwyczaj złożone, składają się z kilku różnych nawarstwiających się zadań. Warto zastanowić się, co można zrobić najpierw, zrobić czasami taką sobie listę i zacząć od zagadnień wymagających mniejszego nakładu siły, przechodząc stopniowo do tych bardziej wymagających, na przykład naszego czasu czy właśnie energii. Często to natłok takich zadań wpędza nas w negatywne myśli, więc tworząc sobie taką listę, odkreślając, odhaczając, co już mamy za sobą, zapewnimy sobie takie poczucie sprawczości. Będziemy wiedzieć, że z małymi zadaniami sobie poradziliśmy, więc z większymi też sobie damy radę. Warto też przyjrzeć się swojemu problemowi i zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze. Czy w tym momencie, w tym okresie mojego życia, dany problem naprawdę jest taki ważny, że chcę mu poświęcić siłę i energię, czy może to zaczekać. Innymi pomysłami na pomoc sobie mogą również być częsty kontakt z naturą, jakieś spacery, medytacje, domowe treningi relaksacji, praktykowanie jogi, obejrzenie dobrego filmu czy słuchanie muzyki. Pamiętaj, aby zadbać o siebie i robić rzeczy, które lubisz, które sprawiają Ci przyjemność. Ważnym również jest zadbanie o zdrowie fizyczne, które ma znaczny wpływ na naszą psychikę. Warto odżywiać się w sposób odpowiedni, zdrowy, być aktywną osobą i zadbać o odpowiednią też ilość snu, bo brak snu też jest czynnikiem stresogennym. Najlepiej również ograniczyć wszelkiego rodzaju ekrany. Odłóżmy na bok telefon, tablet, wyłączmy telewizor. Starajmy się obserwować swoje otoczenie i być tu i teraz. Należy również pamiętać, że sytuacja kryzysowa jest okresowa, jest przejściowa i nasze samopoczucie ulegnie tej zmianie. Będzie lepiej, jeśli tylko poradzimy sobie z problemem, jeśli zaadaptujemy się do nowych zmian. Gorsze samopoczucie i poczucie bezradności i inne towarzyszące też nam dolegliwości powinny z tym czasem mijać. Jeżeli jednak taki stan utrzymuje się, a sama nasza sytuacja kryzysowa, jej trwanie przeciąga się w czasie, należy skonsultować się ze specjalistą. Pamiętajmy, iż długotrwały stres ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Metodą takiego profesjonalnego wsparcia jest interwencja kryzysowa. Jest to humanistyczno-społeczna dziedzina pomocy ludziom w kryzysach. Jest ona wielostronna, interdyscyplinarna i dostarcza możliwie wszechstronnego wsparcia, nie tylko psychologicznego, ale także materialno-bytowego, społecznego, prawnego, edukacyjnego, medycznego, informacyjnego i każdego innego, jaki jest w danym momencie potrzebny osobie cierpiącej. Celem takiej interwencji jest przede wszystkim towarzyszenie osobom potrzebującym pomocy w przejściu przez aktualną, powiązaną z kryzysem sytuacją.
Towarzyszenie oznacza nawiązanie relacji i stały kontakt, choćby telefoniczny. Wsparcie pacjenta ma umożliwić powrót mu do emocjonalnej równowagi oraz uniezależnienie się od interweniującego. Wejście na drogę rozwiązań samodzielnych. Działanie specjalisty ma inicjować proces zmiany. Skłaniać klienta do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczne. Taki pacjent ma dokonać oceny tej sytuacji z perspektywy czasu również oraz tutaj terapeuta ma za zadanie pomóc mu odblokować dotychczasowe strategie radzenia sobie lub pomóc w nabywaniu nowych strategii na przyszłość. Konieczna jest również pomoc w sformułowaniu konkretnych, jasnych celów, które ukierunkują dalsze zachowania pacjenta. Istotnym jest uzgodnienie z takim pacjentem zakresu możliwych dla niego przemian życiowych, w tym relacji z bliskimi oraz kryteriów oceny stopnia zrealizowania zaplanowanych działań. Celami bardziej szczegółowymi są zapewnienie bezpieczeństwa, chwilowe przejęcie kontroli nad życiem klienta, redukcja chaosu emocjonalnego, lęku i cierpienia, umożliwienie wyrażenia i odreagowania negatywnych emocji, zyskanie nowego spojrzenia na kryzys, jego znaczenie i konsekwencje dla nas, wzmocnienie nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze źródłowymi przyczynami kryzysu. W naszym mieście taką specjalistyczną pomoc mogą uzyskać Państwo w kilku instytucjach. Jest to Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zapewnia on poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, on jest zlokalizowany w Jaksicach, zapewnia poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne i dodatkowo posiada 10 miejsc noclegowych dla ofiar przemocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również oferuje poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka również zajmuje się kwestiami pomocy psychologicznej, prawnej oraz organizuje warsztaty w tym zakresie. Warto jest szukać dla siebie i dla swoich bliskich pomocy. To nic wstydliwego. Dziękuję bardzo za uwagę.